cześć. Zapraszam Was na kolejny odcinek z projektu Fizyka. Tym razem opowiem Wam o prawach Keplera, czyli prawach, które powstały jeszcze przed zasadami dynamiki Newtona, no a swoje pierwotne źródło i inspirację do ich odkrycia zawdzięczamy nikomu innemu jak Mikołajowi Kopernikowi. Dziwnie powiedziane? W takim razie posłuchajcie. Ogólnie trzy prawa Keplera, o których w szkole już się pewnie nie dowiecie, no bo jedno z nich wypadło z podstawy programowej, można streścić w kilku zdaniach, na które wystarczyłby listek papieru toaletowego. W mojej ocenie jednak opisywanie w ten sposób fizyki, no to po prostu naplucie autorowi tych praw wprost między oczy. Prawa Keplera wymagały żmudnych obliczeń, przejawu geniuszu, no i długich obserwacji astronomicznych. Prawa Keplera, jak sama ich nazwa mówi, zostały sformułowane przez Johannesa Keplera. Co ciekawe, Kepler nie zamierzał być astronomem, no bo to był wówczas mało płatny i niszowy zawód. W tamtych czasach bardziej opłacało się być astrologiem niż astronomem. Czajcie różnicę? Swoją drogą, patrząc na wróżbitę Macieja, dzisiaj chyba też. Mimo wszystko, Kepler objął stanowisko astronoma na uniwersytecie i zaczął się w tym kierunku rozwijać. Popierał teorię Kopernika, no i jej bronił w napisanym przez siebie dziele Mysterium Cosmographicum, tajemnica wszechświata. Kepler stworzył też swój model Układu Słonecznego oparty na bryłach przestrzennych. Nawiązał kontakt z Galileuszem i Tycho Brahe, najbardziej znanymi astronomami tamtych czasów. Z tym drugim rozpoczął też współpracę, a że Kepler nie należał do najbogatszych, był przez pewien czas utrzymywany przez Tycho. Tycho Brahego pewnie nie kojarzycie, bo niby skąd mielibyście o nim cokolwiek wiedzieć, ale to dzięki niemu, a przede wszystkim dzięki jego precyzyjnym pomiarom położenia planet na niebie, możliwe były późniejsze odkrycia Keplera. Tycho miał najlepsze obserwatorium astronomiczne tamtych czasów. Miał on też własną teorię Układu Słonecznego, w którym Ziemia znajdowała się w centrum i wokół niej krążył Księżyc i Słońce. Pozostałe planety krążyły zaś wokół Słońca. Brahe stwierdził, że jego model precyzyjnie oddaje obserwowane z Ziemi ruchy planet oprócz jednej – Marsa. Kepler wraz z Tycho próbowali więc odkryć tą tajemniczą orbitę Marsa. Nie popracowali jednak zbyt długo, bo Tycho zmarł, pozostawiając Keplera samego na placu boju. Kepler starał się dopasować w jakiś sposób obserwowany ruch Marsa do modelu Tycho, no i modelu kopernikańskiego. Po bodaj 4 latach żmudnej pracy uznał, że to niemożliwe. Wychodziło na to, że oba modele planetarne były po prostu błędne. Kepler uznał więc, że swoje obliczenia musi zacząć od poznania orbity Ziemi. Metoda polegała na porównaniu pozycji Marsa i Ziemi względem siebie, gwiazd i Słońca w momencie, gdy Mars znajdował się dokładnie w tym samym miejscu, czyli co rok marsjański. Gdyby opierał się przy tym tylko i wyłącznie na obserwacjach, no to te pomiary zajęłyby mu całe lata, bo rok marsjański trwa 687 dni. Skorzystał więc przy tym z obserwacji Tycho Brahego i tablic astronomicznych. Na podstawie wyników tych obserwacji wykazał, że orbitę Ziemi można traktować jako koło o środku umieszczonym poza Słońcem lub jako lekko spłaszczone koło. Dla Marsa zaś orbita mu wyszła, jak sam określił, jako jajowata. Ze swoich pomiarów orbit zauważył też, że gdy planeta na tej spłaszczonej orbicie znajduje się bliżej Słońca, no to porusza się szybciej, a gdy dalej od tego Słońca, no to porusza się wolniej. Kepler był przy tym przekonany, że do ruchu planet po ich orbicie potrzebna jest jakaś siła pochodząca prawdopodobnie od Słońca i tę siłę miałyby powodować niewidzialne szprychy popychające planety. Im planeta była dalej od Słońca, tym szprycha miała mniejszą siłę popychającą, więc planeta poruszała się wolniej.
Im planeta była bliżej Słońca, tym szprycha miała większą siłę i popychała planetę szybciej. Zauważył też, że te szprychy za każdym razem, w tym samym czasie, zakreślają w przestrzeni taką samą powierzchnię, no co pozwoliło mu sformułować właśnie drugie prawo. Kepler szukał też formuły matematycznej opisującej ten owalny kształt orbity Marsa. Jak sam stwierdził, szukanie matematycznej formuły doprowadziły go niemal do szaleństwa. Ostatecznie jednak odniósł sukces i opisał orbitę Marsa jako eliptyczną, dla której Słońce znajduje się w jednym z jej ognisk. Podobne formuły odnalazł dla wszystkich sześciu planet, no, które znano w tamtych czasach. Kepler zastanawiał się również, jaki związek zachodzi między rozmiarem orbity planety, a czasem ruchu po tej orbicie. Po wielu rozważaniach i obliczeniach zauważył, że dla wszystkich planet zachodzi zależność między ich, w cudzysłowie, średnim promieniem orbity, a długością roku dla danej planety, który można zdefiniować by było w następujący sposób. Kwadraty okresów obiegu planet są proporcjonalne do sześcianów ich średnich odległości od Słońca, no a bardziej precyzyjnie, kwadraty okresów obiegu planet są proporcjonalne do sześcianów wielkich półosi eliptycznych orbit. No i ta proporcjonalność jest taka sama dla wszystkich planet. Dopiero około 50 lat później tę zależność potwierdził w swoich obliczeniach Newton, wskazując, dlaczego tak jest, no i potwierdzając w ten sposób słuszność prawa powszechnego ciążenia. Podsumowując to wszystko, co powiedziałem, trzy prawa Keplera można zapisać w następujący sposób. Prawo pierwsze. Każda planeta porusza się po elipsie ze Słońcem w jednym z jej ognisk. Prawo drugie. Promień wodzący zakreśla w równych przedziałach czasu równe pola. Natomiast trzecie prawo, z waszego punktu widzenia przygotowania do matury najważniejsze, kwadraty okresu obiegu planet są proporcjonalne do sześcianów ich średnich odległości od Słońca. Mówię tutaj średnich odległości od Słońca, bo zazwyczaj właśnie w ten sposób będzie sformułowana ta odległość w zadaniach maturalnych. Ogólnie Kepler nie znał odpowiedzi, dlaczego tak jest, no bo w sumie nie znał ogólniejszego prawa rządzącego światem. Jego prawa były wyprowadzane na podstawie obserwacji i świetnie odzwierciedlały ruch planet widoczny z Ziemi. W czas odkryć Keplera nie był jednak dla Keplera łaskawy, bo Kościół szybko potępił jego dokonania. Nawet Galileusz podchodził do tych odkryć sceptycznie. Podobnie zresztą jak mój kanał, niszowy i w sumie bez siły przebicia wśród ścieku YouTube'a, tak i odkrycia Keplera były w ówczesnym świecie niezauważone. Sam Kepler nawet się nie łudził, że ktoś doceni jego dokonania, co w świetny sposób opisał w swoim dziele Harmonia Świata. Napisał tam coś takiego. Moja książka będzie czekać być może 100 lat na czytelnika, ale przecież sam Bóg musiał czekać 6000 lat na kogoś, kto zgłębi jego dzieło. Prawa Keplera sprawdzają się nie tylko dla ruchu planet w Układzie Słonecznym, czy też Księżyca i satelit wokół Ziemi, ale też księżyców Jowisza, albo ruchu planet w innych układach gwiezdnych. Warto jednak pamiętać, że wtedy ten współczynnik proporcjonalności jest różny dla każdego układu orbitalnego. Prawa Keplera wykorzystujemy też w fizyce, w szkole średniej, w obliczeniach i w zadaniach maturalnych. Tutaj macie przykład jednego z takich zadań. Obiekt PSR 1257 plus 12 jest gwiazdą neutronową o średnicy kilkunastu kilometrów. Ta gwiazda jest pulsarem milisekundowym, który obraca się wokół osi 160 razy na sekundę. Wokół gwiazdy krążą pierwsze odkryte, dodajmy przez polskiego astronoma Aleksandra Wolszczana, planety poza Układem Słonecznym. Układ więc składa się z pulsara, jako gwiazdy centralnej, i trzech planet krążących wokół tego pulsara. Jedną z nich jest planeta o nazwie, chyba to się czyta Draugt, która okrąża pulsar po orbicie kołowej o promieniu R równe 19 setnych AU, czyli jednostki astronomicznej, w czasie T 25,3 doby ziemskiej.
Masa pulsara jest przy tym znacznie większa od masy każdej z okrążających go planet. No i trzeba pominąć wzajemne oddziaływania planet. Przyjąć też, że jedna jednostka astronomiczna, no to jest 150 milionów kilometrów. Obliczyć trzeba średni promień orbity dwóch pozostałych planet, jeśli wiemy, że okrążają pulsara w czasie 66,6 dnia oraz 98,2 dnia, to zadanie nieco zmodyfikowałem, bo należy policzyć w nim średni promień orbit kolejnych z planet. Wydaje mi się, że jest to dość proste, bo wystarczy skorzystać z trzeciego prawa Keplera, które zapiszemy tutaj w takiej postaci. No i ewentualnie możemy rozbić je na dwa równania. Teraz wystarczy przekształcić równanie. Zauważcie, że w zadaniu tym nie zamieniam jednostek na podstawowe, bo w przypadku liczenia tego typu stosunków nie jest to konieczne. Warto tylko pamiętać, że uzyskany wynik jest w jednostce takiej samej, jak wcześniej używałem. Teraz jeszcze trzeba obliczyć pierwiastek stopnia trzeciego, no i w tym celu albo używamy kalkulatora matematycznego, albo Excela, albo innego programu umożliwiającego obliczenia numeryczne, no albo po prostu szacujemy w zwykłym kalkulatorze, mnożąc trzy liczby przez siebie. Aż otrzymamy w miarę podobny wynik do tego, co stoi pod pierwiastkiem. A tutaj mamy kolejne zadanie, w którym należy skorzystać na przykład z wiedzy o drugim prawie Keplera. Wiedząc, że planety poruszają się wolniej, im dalej znajdują się od gwiazdy, a szybciej, im bliżej, no to już można w miarę przewidzieć sposób rozwiązania zadania piątego z matury z 2019 roku. Fakt. Przydałaby się tutaj też wiedza o momencie pędu, ale i bez niej można odgadnąć właściwy wynik. W tym zadaniu jedynie podpunkt C mógł nastręczać pewnych problemów, ponieważ tutaj trzeba było zauważyć, że ta jedna z planet, która porusza się po elipsie, gdy znajdzie się dalej od Słońca, w tak zwanym aphelium, no to jej prędkość liniowa w tym miejscu musi być niższa niż prędkość orbitalna planety, która porusza się po okręgu. Wiecie dlaczego? Ponieważ planeta w tym miejscu, ta, która porusza się po elipsie, musi mieć mniejszą prędkość, aby zacząć spadać na tak jakby orbitę o niższym promieniu. Natomiast gdy ta planeta znajdzie się na orbicie o niższym promieniu, no to tym razem będzie musiała mieć większą prędkość niż planeta, która porusza się w tym miejscu po okręgu. Dzięki temu, że ma właśnie większą prędkość, to znowu będzie mogła zwiększyć swoją orbitę aż do miejsca, z którego startowała, czyli na przykład z punktu B. No i w ten sposób ta planeta sobie lata od aphelium do peryhelium danej orbity eliptycznej. No i po tym filmie powinniście wiedzieć, jak brzmią trzy prawa Keplera. Tak naprawdę to wystarczą wam dwa ostatnie prawa, no bo tak jak mówiłem na początku filmu, pierwsze prawo wypadło z podstawy programowej. No i fajnie, jak będziecie umieć policzyć jakieś zadanie z tego tematu. I chyba tyle. Mam nadzieję, że was nieco zaciekawiłem tą fizyką. Cześć!